gości wyłonił się wirtuoz gitary, by krótkim popisem rozpocząć kolejną odsłonę bielskiej sceny kabaretowej. Dobry wieczór Państwu! Witam serdecznie na 106. wieczorze bielskiej sceny kabaretowej. Wygodnie Państwo siedzą? Bo ja owszem. Będzie dzisiaj dużo nowości, sporo niespodzianek, a suitą Lepsza zmiana przywita Państwa Tomasz Madzia. Jak to zwykle na kabaretowych wieczorach bywa, były niespodzianki, nowinki i przycinki. To jest wieczór, proszę Państwa, pełen niespodzianek i lepszych zmian. Pierwsza już Państwa... Bywało lirycznie, czasem dynamicznie, a i spontanicznie. Wszystko pod batutą kreatora beskidzkiego dowcipu Piotra Skuchy. Żywo, która porusza do głębi, to jest Państwa muzyka, prawda? Tak jest, sami rock'n'rollowcy na widowni. Więc tak będziemy zaczynać od tej pory. Nie usłyszę kochanych twych słów. Śpisz pięknie tak, po kątach cisza gra. Resztę dopowie księżyc, serduszko puka w rytmie cza. A nie, sorry, już nie puka. Niezdecydowana. Tak i nie, nie chcąc chcę. Debata polityczna to pieprzenie na antenie. Oszczędność. Najtańsi goście są w wielkim poście. Jasni wielmożna pani podkamerowa. Zakochany był nieprzytomnie. Do Tuchanowic przyjeżdżał konnie. Kudłaty był jak litewski łoś. I tylko w oczach już wtedy miał coś. Po prostu urwanie głowy. Urwanie głowy, no ta pierwsza. Einstein to samo. Skrzypy bierz, mówiłam. Te włosy jakoś wymodeluj, mówiłam. A on mnie pyta jak. No jak to jak? Bierzesz wodę, cukier i jedziesz. Ale nie, nie, nie. Chodzi jakby... Gwiazdą wieczoru był zielonogórski kabaret K2, który zupełnie nie ma jeszcze ochoty zejść z dawno zdobytego przez nich szczytu popularności oczywiście. W czym mogę panu pomóc? Remont kuchni robię, kafelki trzeba skuć. Ale nie, nie, w czym mogę pomóc tutaj w salonie? Chcę pan pomóc, a pan przeszkadza. Wszedłem, oglądałem buty, pan wszedł, nie oglądam. Rozumiem, nie przeszkadzam zatem. Gdzie pan lezie? No powiedział pan, że przeszkadzam, a nie chcę przeszkadzać, bo to nieładnie przeszkadza. Ach, to chyba widać, że zmieniłem zdanie. Doświadczony sprzedawca czyta mowę ciała klienta. Czy pan jest głuchy? Jan Wrzeciono, skromny. Imperator Rymów, istota niebieska. Mówią o mnie Bielski, Pawlikowska, Jasnorzewska. Poezji korona zdobi moje skronia, gdzieś w oddali za plecami słyszę tęt konia. I rżenie. Trochę kultury tam z tyłu.